widać, pogoda w ostatnich dniach nie rozpieszcza. Dlatego zapytaliśmy, jak pomimo niepogody zachować przede wszystkim pogodę ducha i sprawić, żeby dzień był udany. Pogodę ducha. Pani, dzisiaj niewyspana jestem, także ciężko powiedzieć, pogoda dobijająca jest. No trzeba żyć dalej, nie? Jakoś sobie radę trzeba dawać. Ćwiczenie na siłowni. Pogody ducha, no po prostu być sobą. Co zrobić? Siedzieć w domu, nigdzie nie chodzić. Jak zachować pogodę ducha? Ja to umiem zachować, bo ćwiartka wypija i piwo i jest pogoda ducha, jak przyda do duma. I to jest dobre na zdrowie przede wszystkim. Chyba ma każdy swój sposób. Ja nie wiem, ja myślę, że jakieś dobre słodycze, gorąca czekolada i ciepły kącik. Po prostu żyć tak na co dzień, jak się żyje. Wstać z uśmiechem na twarzy i przez cały dzień ten uśmiech mieć na tej twarzy. Być uśmiechniętą, zgodną z wszystkimi, tak żeby było dobrze. Raczej my sobie rozróżniamy żarty, znaczy humor żartami. To tak w miarę ciepło jest wtedy. Tak się nie zwraca uwagi na temperaturę i na otoczenie. Przepis na udany dzień? No to na przykład pójście do kina na jakikolwiek film. Albo na przykład pójście do McDonalda, KFC, czegokolwiek. Gdzieś do restauracji, posiedzieć sobie przy kawce, pośmiać sobie, różne żarty. Tak jest nasz ten. My tak samo, czy w domu, czy coś. Jak najbardziej. Jeden drugiego wspiera się. Jest super. Ja czekam na śnieg, na zimy. Tylko na razie, jak widać, dla mnie zimy nie ma. I nie było, nawet jak te mrozy były. Jeżdżę na okrągło. Chyba, że śniega nasypie z 30 cm, to podziękuję. Pogarażuję i do widzenia i podziękuję, nie? No a tak pogodę mamy, wiadomo, cztery pory roku. Wczoraj były cztery pory roku, nie?